Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że amerykańska demokracja, amerykańska wolność słowa doprowadziła do tego, że wolność słowa została zniszczona. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że wolność słowa doprowadza do zabicia? No po prostu jak się wpuszcza nieodpowiednio, jak się pozwala na wariactwa, no to kończy się wariactwem, tak? Konserwatyści zawsze mówili, że wolność słowa jest bardzo ważna. Republikanie zawsze mówili, że to trzeba słuchać innych. No i to teraz wraca do nas bumerangiem w sensie tego kultury, tego kasowania. Po prostu lewica kasuje wszystko to, co im się nie podoba. No, teraz Ameryka stara się to zreperować, no ale to już to tak wygląda, tak jakby się reperowało stajnie po tym, jak już konie wszystkie galopem uciekły. Ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie dyskusje akademickie, koledżowe, uniwersyteckie i otwarta taka debata, no to pokazywałaby, że to ma być jednak ta wolność słowa, wolność myślenia i że to coś da. Ale teraz to, co jest ta brak tej tolerancji, no to jest zastraszające. To jest zastraszające. Po prostu 90% uniwersytetów, koledzy w Ameryce zostało opanowana. No i dlaczego to tak było? No bo było, można powiedzieć, za dużo wolności wypowiedzi. Jak to jest możliwe? No stary koncept tej wolnej wypowiedzi, no to był taki, że ludzie mają się wypowiadać mądrze, tak? No ale później John Stuart Mill, no to on podszedł do zagadnienia inaczej, mówi, no Ci, co mówią mądrze, no to dobrze, że mówią, no ale trzeba pozwolić mówić też heretykom. On ich nazwał heretykami, no można powiedzieć wariatami i powiedział, że idea była taka, że czy dobre idee, czy argument był taki, że dobre idee to zawsze wyeliminują te złe idee, że tłum jako taki, ludzie jako grupa jest w stanie po prostu wysłuchać mądrych i powiedzą, no tak, ten jest mądry, i wysłuchać głupich, tych heretyków, i powiedzą, że nie. No ale on walczył, czy wierzył w to, że danie sceny, czy tej platformy, na której każdy będzie mógł coś powiedzieć, no to ma dwa powody, są dwa powody. Pierwszy to jest to, no, że jak ktoś przyjdzie, jakiś taki wariat czy heretyk, no może się okazać, że nie jest wariatem, że coś może być ciekawego, no i to daje szansę na to, że ludzie popatrzą na jakąś sytuację z innego punktu widzenia. No ale drugie, to jest najważniejsze to, że jeżeli jest w błędzie, no to społeczeństwo się nauczy, popatrzy, mówi, no tak. No i to jest takie ludzkie podejście do zagadnienia. Ludzie uczą się na błędach, tak? Dzieciaki na playgroundzie, gdzieś na placu zabaw, patrzą się, kto tam się skaleczył, patrzą się, kogo tam huśtawka uderzyła, patrzą się, jak na rowerze się przewrócił, no i ludzie patrzą się, co działa, co nie działa. Tak jest, tak się w zasadzie formuje konserwatyzm. Konserwatyzm, no to jest bazowany na tym, co działa w przeszłości. Jedno pokolenie, dwa pokolenia, pięć pokoleń konserwatyści mają podstawy do tego, żeby podchodzić konserwatywnie, czyli z doświadczeniem, z uwagą, z przeanalizowaniem, i oni wiedzą, co działa i co nie działa. Problem z lewactwem jest, no i dlatego konserwatyści, no to zawsze są nazywani zaściankowi, ciemnogród i tak dalej, no bo oni nie patrzą w przyszłość, co mogłoby być.
problemem z lewactwem jest to, że oni patrzą, co może być, no i te idee są niesprawdzone. No i te wszystkie niesprawdzone idee, oni tłumaczą, że te wszystkie niesprawdzone idee mogą działać, no, będą działały według tych utopijnych założeń. I te utopijne założenia, które konserwatyści mówią, to nie będzie działało, to nie będzie działało, to nie będzie działało. Lewactwo mówi, że będzie działało. Ja rozmawiałem ostatnio z inteligentnym, wyglądało człowiekiem, był właścicielem firmy, no i on sprzedał firmę, poszedł na emeryturę w miarę wcześnie, na odpoczynek, nie na emeryturę. No i on mnie starał się przekonać, że właśnie on jest, nienawidzi Trumpa, no i z jakiegoś powodu kocha socjalizm. No i on, bardzo bogaty człowiek, powiedział, że jak ja mu powiedziałem, no ale człowieku, przecież to nie działało ani w Rosji, ani w Polsce, ani na Kubie, ani w Chinach nie działa, no bo tam jest zamordyzm jednopartyjny, w Wenezueli nie działa. A on powiedział, mówi, nie, w Ameryce będzie działał. No i to właśnie w ten sposób jest. Co każde pokolenie po prostu wychodzą te same koszmary, te same kreatury, te same idee, no i mówią to samo, no i ludzie się podniecają. No i to jest ten problem, że nie ma znaczenia, jak często coś tam jest udokumentowane, że nie działa, nowe pokolenie po prostu zaczyna wierzyć w to. No ale jednak w tym duchu tej otwartej wolności intelektualnej, tej rozmowy na temat najróżniejszych rzeczy, no to Mill tłumaczył, że każdy powinien mieć wolność słowa. No i to do pewnego stopnia jest prawda. To taki absolutyzm wolności wypowiedzi, no był na uniwersytetach stosowany w Ameryce od 300-400 lat. Ta wolność szczególnie tam przed pierwszą wojną światową, po pierwszej wojnie światowej do lat 50-tych, 60-tych, no to było to, ta walka, kiedy ten konserwatywna Ameryka patrzyła się na ten Związek Radziecki, na ten stalinizm, patrzyli się na hitlerowców wcześniej, patrzyli się na Castro i tak dalej. No ale dużo tych uciekinierów z Niemiec, dużo uciekinierów z Rosji, dużo uciekinierów też z Polski, z Ameryki Łacińskiej trafiło do Ameryki Północnej. No i oni zaczęli właśnie budować ten socjalizm. Ameryka się nie zorientowała, że wpuściła sobie tych wrogów. No i teraz problemem jest taki, że wszyscy ci obywatele, którzy mają przedstawiony cały ten bazar tych ideologii, te idee, ideologie najróżniejsze, no to pokazuje to, czy upewnia obywateli w tym, że ludzie po prostu myślą, że nie ma prawdy, że nie ma prawdy w tym wszystkim, że wszystko jest płynne, że wszystko jest identyczne. No i kiedy ludzie dochodzą do tego, że nie ma prawdy, no to jak już dojdą do wniosku, że nie ma prawdy, no to w ciągu jednego dnia wszystko, całe takie otwarte społeczeństwo, które tam mniej więcej miało tą moralność, mniej więcej wiedziało, co jest dobre, co jest złe, no to wszystko upada. To jest wszystko upada. No i później w tym momencie zatrzymuje się. To wszystko się zatrzymuje. Kiedy te święte prawa, te przekonania ludzkie są usunięte, to zaczyna być koniec, tak? Kiedy jakieś idee można rozpatrzyć, przemyśleć, rozpracować, zaczyna, ale pewne ideologie nie są odrzucane, po prostu tłum ślepo jakoś tam wierzy w pewne rzeczy, no i to jest to, co się dzieje. Ten socjalizm jest tak bardzo zachęcający, że po prostu ludzie idą za nim jak szczury. No bo tłumaczenie, że lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym, no to
takiego rodzaju rzeczy łachotają. No problemem jest to, że łachotają 60% ludzi, 40% ludzi wie, że to jest jedna wielka bzdura, no ale, ale jednak tłum jest w stanie steroryzować ludzi, którzy później walczą przeciwko tej nieprawdzie. Cały tłum w pewnym momencie jest w stanie odseparować. Jeżeli do tego się dołączy to, że system zaczyna się robić jednopartyjny, także wojsko, policja, szkolnictwo i tak dalej działa w tym kierunku. Ludzie są po prostu psychicznie zwiedzeni, są wyprowadzeni, można powiedzieć, na manowce. I później ci ludzie, którzy nie zgadzają się z tym fałszerstwem, no to albo są odsuwani, albo po prostu wychodzą na tak zwaną wewnętrzną emigrację. Na uniwersytetach jest coraz gorzej. Powiedzmy to, co moralność, etyka, ta religijna, katolicka, chrześcijańska, no to na temat klonowania, tak? Klonowania czy poprawiania ludzkiego życia. No to lata temu, jeżeli ktoś tłumaczył, że klonowanie swoich zmarłych małżonków może po prostu doprowadzić do nieprawdopodobnych jakichś szkód moralnych i to byłoby, można powiedzieć, kazirodztwo wielu wypadkach, no to część profesorów, no już kiedy to się zaczęło, no tłumaczyli, co złego jest z kazirodztwem, tak? No i na dzień dzisiejszy, po 20-30 latach, no dużo tych lewaków w zasadzie się pyta, no co jest złego z kazirodztwem, co jest złego ze stosunkami z małoletnimi, co jest złego ze stosunkami homoseksualnymi, co jest złego ze stosunkami ze zwierzętami i tak dalej, i całe to jest przepychane coraz gorzej, coraz dalej. Te zrozumienie tej dobrego i złego po prostu zaniknęło. Te wszystkie idee, że wszyscy mają prawo do wszystkiego i te idee, że wszystkie ideologie są równe, to marksiści właśnie wprowadzają na naszych oczach, że i to jest idzie w ramach wolności wypowiedzi. Ten marksizm cały czas wyrasta co roku, jak te zielska, no i ma nowych popleczników, ma nowych ludzi, którzy są zwolennikami tych ideologii genderowej, są zwolennikami najróżniejszych odchyleń. No i oni zawsze się zamieniają w przeciwników wolności wypowiedzi. Wszyscy krytycy zostają odsunięci jako, bo po prostu nie pozwalają mówić. No a to jest jedynie słuszna partia, tak? To jest to, co w każdym socjalizmie się zakończa. Jedynie słuszna partia powie, to wszystko się dzieje, no i to dzisiaj to jest. I ironicznie na tych koledżach, uniwersytetach zaczynają się kodowanie słów, to trzeba czytać między wierszami. Także ten brak liberalizmu po prostu zagotował się i wszedł w jakąś nieprawdopodobną fazę w tych miastach, gdzie jest bardzo dużo uniwersytetów. No i właśnie na tych widać, jak wolność wypowiedzi jest wyganiana z kampusów, z uniwersytetów. No jak powstrzymać tych radykałów, z tych klas? Oni po prostu zostali profesorami, ci komuniści, potomkowie komunistów, oni są w administracji, no i przekonują i przekonali studentów, że wolność to jest fikcja, że po prostu jedynie słuszna
linia partii, no to jest socjalistyczna i ideologicznie zagłuszyli tą wolność wypowiedzi na wszystkich uniwersytetach i w wielu innych instytucjach. Oni nie mają żadnej chęci w tym, żeby była wolność wypowiedzi. Wolność wypowiedzi, no to po prostu musi być zniszczona. Uniwersytet w Chicago, no to oni byli znani z tego, że w ramach wolności słowa, wolności wypowiedzi, no to nawet pozwolili kiedyś jakiemuś tam nowemu narodowemu socjaliście się wypowiadać, no bo była ta idea, że wysłuchamy wariata, no i ocenimy, co on ma do powiedzenia i powiemy, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. No na dzień dzisiejszy, no to już wyrzucają wszystkich, którzy mają dużo no, łagodniejsze punkt widzenia, no ale ten prawicowy, konserwatywny, po prostu Uniwersytet Chicago wyeliminował kompletnie jakichkolwiek mówców, którzy nie są mocno na lewo. I to jest uniwersytet stanowy. I jest to uniwersytet płacony przez podatników amerykańskich, przez podatników z Chicago. No i co można zrobić? Co można z tym wszystkim zrobić? Mil i wielu ludzi wierzyło i wierzy w to, że jednak heretycy, że wariaci muszą być wysłuchani, no ale to nie znaczy, że heretycy i wariaci mają dostawać pozycje profesorów i koledzy, żeby tam nauczali, no bo podstawowym zadaniem uniwersytetu, no to jest rozszerzać te horyzonty myślowe, jest prowadzić jakąś otwartą dyskusję, jest prowadzić rozmowy na temat, na najróżniejsze rzeczy i nie jest to, żeby tam ideologicznie po prostu pompować z tych studentów, tak jak to robili na tych komuniści w Wietnamie czy w Chinach, na tych sesjach ideologicznych. To nie jest to. Ameryka, no i każdy normalny, demokratyczny kraj musi mieć szacunek, no i bronić takich wolności pytań, wolności wypowiedzi. To szczególne obligacje tych profesorów to jest w tym kierunku, żeby studenci potrafili zrozumieć najróżniejsze punkty widzenia, żeby nie byli blokowani. No, sądy już się właśnie wyrażały, że obowiązkiem profesorów, no to jest trzymać otwarte platformę i dyskusję, no i nie zawężać do ich wizji politycznych. Prawo nie zabrania profesorom kolegowania się czy bycia w pewnych organizacjach, no ale prawo jednak zabrania tego pompowania ideologicznego studentom. No a teraz widzimy do czego to doprowadziło, po prostu te podpalenia, szaber i tak dalej, no to jest to w wielu miastach studenckich. To jest tam, gdzie oni zostali doprowadzeni. Ciekawe jest to, że ta demokracja amerykańska, kongres się zastanawia się, czy wprowadzić prawo, które będzie zabierało zasiłki albo ubezpieczenie dla bezrobotnych, dla tych, którzy są aresztowani w czasie zamieszek. Czyli jeżeli zaaresztują kogoś w tych zamieszkach, gdzie zostały podpalone budynki, czy rozkradzione sklepy, czy tego rodzaju, to kongres się zastanawia, czy
no to nie ma się co zastanawiać, tak? Powinni być wsadzeni do więzienia wszyscy ci, którzy po prostu niszczą mienie miejskie, państwowe, podatnika, powinni być ukarani. No, protest to jest protest, no ale jednak rozruba to jest rozruba. Także jeżeli jesteś Polką, Polakiem, nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów. W niektórych stanach są wybory, takie wstępne wybory dla senatorów, reprezentantów i tak dalej, i tak dalej. Także głosuj na konserwatystów, głosuj na republikanów, nie głosuj na socjalistów. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzin dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.